Do 22 października prokuratura rejonowa w Lesznie musi podjąć decyzję w sprawie zawiadomienia, jakie złożył prezydent Łukasz Borowiak przeciw Beacie Kawce. To zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na, tu cytat z oświadczenia z Facebooka prezydenta, bezprawnym nakłanianiu mnie do zmiany dyrektora teatru i powołania ją na stanowisko dyrektora teatru wbrew przepisom prawa. Prokurator Przemysław Grześkowiak potwierdził, że takie zawiadomienie wpłynęło. Prowadzone są czynności sprawdzające. 5 października w prokuraturze zeznawał prezydent Łukasz Borowiak. Prokurator Grześkowiak potwierdził, że prokuratura do 22 października musi podjąć decyzję w tej sprawie, albo wszcząć postępowanie, albo odmówić wszczęcia.